Być może nasza planeta znajdzie się kiedyś w niebezpieczeństwie. Pewnego dnia naturalny lub wywołany przez człowieka kataklizm może sprawić, że życie na Ziemi stanie się niemożliwe. Co wtedy z nami będzie? Oto dr Basil Singer. Fizyk i konstruktor robotów. Ma misję. Odnaleźć nowy dom dla rodzaju ludzkiego. Wyobraźcie sobie, że robię to w skafandrze kosmicznym. Odnajdzie miejsca, w których moglibyśmy żyć. Zbada, jakim zagrożeniom i wyzwaniom będziemy musieli stawić czoło. Kosmiczne wyzwania. Faza trzecia, ciśnienie wzrasta. 6 odkrywców poddanych przeciążeniom. 2, zapłon. Samolot orbitalny przecina górne warstwy atmosfery z prędkością 6 machów. Przed nimi statek Matka, który zabierze ich na odległe o 0,5 miliarda kilometrów księżyce Jowisza. Mam zaplanować przyszłą kolonizację księżyców Jowisza. Sam Jowisz nie posiada stałej powierzchni. To ogromna kula gazu. Jego księżyce są jednak utworzone ze skał. Niektóre z nich mają wielkość planet. Sprawdzałem rakiety, które mogą nas zabrać na Jowisza w ekspresowym tempie. Widziałem technologie, które pozwolą nam przeżyć i rozwijać się w ekstremalnych warunkach, i doświadczyłem wzlotów i upadków, które mogą spotkać kosmonautów na tych niezwykłych księżycach. Oto misja na księżyce Jowisza. Misja, która może uratować ludzkość. Kalisto jest w systemie Jowisza. To taki mini system słoneczny. Europa daje jedną z najlepszych perspektyw na znalezienie życia w naszym układzie. Zachowamy Ziemię jako rezerwat, miejsce, gdzie ludzie będą mogli zawsze wrócić, żeby poszukać swych korzeni. Żyć będziemy jednak gdzieś indziej. To moje centrum zarządzania. Zbieram tu informacje potrzebne do zaplanowania misji. Jowisz ma 62 księżyce, jednak większość z nich ma zaledwie parę kilometrów średnicy. Są o wiele za małe na bazę kosmiczną. Wyjątkiem są 4 księżyce, wystarczająco duże, żeby dostrzec je z Ziemi przy pomocy lornetki. Kalisto, Ganymedes, Europa i Io. Żeby stwierdzić, na który z nich posłać astronautów, muszę uważnie się im przyjrzeć. Najpełniejsze informacje przekazały nam próbniki kosmiczne. Udaję się więc na spotkanie z Clarkiem Chapmanem z misji Galileo. Z 4 księżyców Jowisza Kalisto znajduje się najdalej od planety. Jest też najciemniejszy. Widać na nim jednak białe czapy lodu. Powierzchnia Kalisto to plątanina skał i zamarzniętej wody. Cała pokryta jest kraterami uderzeniowymi. Obecność lodu to dobra wiadomość. Kratery jednak utrudnią badanie go. Być może Ganymedes będzie ciekawszym miejscem. Niektóre z obszarów są geologicznie archaiczne i pokryte kraterami. Inne są znacznie młodsze. Te młodsze obszary to płaskie, lodowe równiny, utworzone przez działalność wulkanów, z których wylewała się jednak woda, nie lawa. To znacznie przyjaźniejsze środowisko niż na Kalisto. Ganymedes jest też największym z księżyców, więc jego grawitacja bardziej przypomina ziemską. Następna w kolejności jest Europa. To jedno z najdziwniejszych miejsc, o jakich słyszałem. Powierzchnia Europy jest pokryta lodem. Jest na niej też niewielka ilość kraterów. Oprócz tego cała pokryta jest bruzdami.
Te bruzdy to spękania na powierzchni lodu, wypełnione świeżym lodem spod spodu. Warstwa lodu ma 10 km grubości. Pod nią ukrywa się coś niezwykłego. Ciepły ocean płynnej wody głęboki na 100 km. Europa jest ciepła dzięki sile pływowej Jowisza. Być może są na niej również podmorskie wulkany, tak jak na Ziemi. To fascynujące miejsce. Na razie jednak widzieliśmy tylko jej powierzchnię. Najbliższa Jowiszowi jest Io. Grawitacja Jowisza wpływa na nią, powodując tarcie, które z kolei wytwarza ciepło. Jego zaś rezultatem są czynne wulkany, które wyrzucają do atmosfery siarkowe gazy. Inaczej niż na pozostałych księżycach, nie ma tam też wody. Woda jest kluczowym zasobem, jeżeli mamy kolonizować któryś z tych globów. Io więc odpada. Pozostają natomiast lodowe księżyce Kalisto, Ganimedes i Europa. Zanim zdecyduję, na który z tych lodowych globów się udać, muszę znaleźć sposób, żeby dostać się na Jowisza. Czas podróży to istotna kwestia. Może ona zająć wiele lat. Przebywanie w kosmosie przez tak długi czas to zła nowina. Bez grawitacji mięśnie wiotczeją, a kości stają się cieńsze. Ćwiczenia to jedno z rozwiązań, żeby dolecieć na Kalisto w dobrym zdrowiu. Alternatywą jest zawiezienie załogi szybciej, niż pozwala na to współczesna technologia. Astronauta Franklin Chang-Dias pracuje nad tym od 30 lat. To świetne zdjęcie obecnej techniki rakietowej. Czy takie rakiety zabiorą nas na Jowisza? Będziemy potrzebowali bardziej zaawansowanych rakiet. Tu właśnie pracujemy nad silnikiem plazmowym. Wynalazek Franklina nazywa się Wasimir. Nie spala on paliwa rakietowego, lecz podgrzewa wodór do momentu, aż przejdzie on w czwarty stan skupienia, zamieni się w plazmę. Plazma to stan skupienia materii, występujący na przykład na Słońcu. Przy jej pomocy dolecimy na Marsa w miesiąc, a na Jowisza w mniej niż rok. To, co widzicie, to strumień plazmy. Ma on temperaturę około 500 stopni Celsjusza. Żeby utrzymać ją w miejscu, potrzebny jest solidny pojemnik. Potężne drzwi ważą ze 3 tony. A gdy popchnąć je delikatnie, przesuwają się same. Prawie jak w kosmosie. I ciężko je zatrzymać, mają duży pęd. To silnik Wasimira. Wydaje się mały, to jednak prototyp w pełnej skali. Franklin twierdzi, że wystarczą 3 takie, żeby polecieć na Jowisza. Jak zamienia się gaz w plazmę? Jonizuje się go przy pomocy fal radiowych w podobny sposób, jak podgrzewa się jedzenie w kuchence mikrofalowej. Energia fal radiowych jest absorbowana przez atomy wodoru. Rozgrzewają się one, stając się plazmą, która nas